Musisz jeszcze warzywa kupić. Czekaj, bo... To jak ona ze szczotą przegania, co jest? W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z Flotarem zagramy w najzabawniejszą grę multiplayer na Steamie. Czyli gra o dwóch wkurzających gęsiach. A naszym najważniejszym zadaniem będzie oczywiście wkurzać ludzi i gęgać ile się da. A naszą pierwszą ofiarą będzie ogrodnik oraz jego warzywa. Natomiast wy, jeżeli chcecie być zdrowi, to jedzcie warzywa i zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę. A w komentarzu napiszcie hashtag warzywo, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. No i najważniejsze, w tym momencie kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, niech zmieni kolor na szary, aby nie przegapić kolejnych przygód dwóch wkurzających gęsi. Siema, ty jesteś tym ciemniejszym. Czekaj, ty jesteś jaśniejszy czy ciemniejszy? Ogólnie cała gra będzie polegała na tym, że będziemy chodzić i gęgać na wszystkich. I wkurzać. Poczekaj, ja tu gdzieś widziałem listę zadań, że da się odpalić. Musimy chyba przejść bodajże... Dobra, pochyl się i chodź. Zadania? Przejdziemy tutaj. Idziemy do gospodarstwa. Oddawaj tego buta, mój. Trzeba mi rozposprzątać. Zgubię no. I zaczynamy. Niezatytułowana gra o gęsiach. To jest najważniejsza rzecz. Elo, witaj w mieście. Okej. Okay. Kanapka? O, kanapka. Czekaj, bo jeszcze nie umiem chwytać. Tym się chwyta. A je do wody wrzucimy. Nara. No. Patrz, mamy zadania. Dostań się do ogrodu, spraw, aby ogrodnik zmógł i tak dalej, i tak dalej. To zaczynamy. Naprawdę będziemy biednego ogrodnika musieli zmoczyć. Tu gdzieś. Dobra, chyba. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chodź tutaj. Elo. Okej. Okay. O, jest wąż. O, tylko musimy dostać się do środka. To jest nasze zadanie. Tutaj. Jakieś radyjko jest. Ogólnie trzeba ludzi wkurzać, więc obstawiam, że na pewno musimy coś dziobnąć. A wiem. Patrz. Kran. Tak, rozwali. Ha! Co? Może przyjdzie ogrodnik i otworzy. Tak, patrz, i teraz idzie. Przyjdzie ktoś może. Otwiera. I otworzy. Na. Tak, jest. Oho. Zabierz mu klucze. Normalna rzecz. Ja będę go wkurzał, a ty zabieraj. Moje klucze! A! Uciekaj! A nie wiem, po co mi te klucze? Patrz, wykonaliśmy dwa zadania za jednym zamachem. Ciężko. Dobra, zobaczmy, jakie mamy zadania. O, prawie wszystkie już wykonaliśmy. Szybko poszło. Okej, sprawa, by ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Dobra, grabie w stawie. Czyli grabie. Te grabie, które tu właśnie widzimy, musimy zanieść do stawu. Wiesz co, ja się tym... Dobra, ty weź je, bo ty jesteś tą silniejszą gęsią, widzę, masz taki czerwony dziób agresywny. Dobra, to ja idę, czekaj, bo biegnę. Gdzie on jest? Gdzie jest ogrodnik? I musimy sobie piknik zrobić jeszcze. A to będzie łatwe. Ty! O! Pomocy! Dobra, dawaj, ciągnij, ja go blokuję! Zostaw! Dobra. O, dobra. Widzisz, to nie będzie takie łatwe, bo on... Okej, ale... A co to jest? Nie, jednak jest. Można tu wejść? A nie, znak zapytania. Dobra, biegnę. Dawaj. Nie, zablokowałem się! Nie tutaj! Ja go wkurzam, patrz co mu zrobiłem! Fizyksty robi! Jeszcze mu klucze zabiorę, nara! Dobrze, nara, dobrze, gościu! Dobrze. I on ciebie teraz pa, mam klucze! Ciągnij, grabie! Ciągnę! Wkurzył się na ciebie, dawaj! Już za późno! Dawaj je do stawu! Jest! To. O, teraz piknik dobra. Musimy sobie zrobić. No to musimy przynieść sobie rzeczy na piknik. Mieliśmy w te kanapeczki, tylko... Jabłko widzę... Poczekaj, bo to jest napisane. Tak, kanapkę, jabłko, dynię, marchewkę, dżem, termos, radio i koszyk. Okej, okay, no koc piknikowy. Czy ty widziałeś gdzieś koc piknikowy? Ja wiem, gdzie jest koc piknikowy. Tutaj. Nie, naprawdę? Na polance, tak. Ja to wiedziałem, bo ja zawsze tu robię pikniki, jak coś. Okej, okay, dobra. Dobra, to robimy sobie piknik. Ja przyniosłem jabłko. Potrzebujemy marchewki. Marchewkę, dynię i bodajże jeszcze coś. I radio, radio tu leży. O, radio, tak, muzyka dobrze się przyda. O, jakąś dorodną marchewkę wybiorę. Mogę chwycić dobra, radio, tą. Czekaj. A, bo trzeba... O, musisz się pochylić. Dobra, mam. Jest. I sobie muzyczka będzie grała. Nikt nie ma z tym problemu, że wiesz, dwie gęsi sobie chodzą. Dwie wkurzające gęsi. No i radio, on idzie włączyć. Musisz włączyć radio, Andros. Zostaw radio. Ej. A, może tak trzeba było go odciągnąć, a nie blokować. No. To trzeba było radiem, widzisz, no to tak, trzeba... ale on się nie spodziewał, że tutaj będą dwie gęsi. Ty, co jest? Nara, spadam. Patrz, tu mnie nie sięgnie. No gdzie? Ej, goni mnie! Flota, ratuj! Uciekaj. Nara. Dobra, zamoczyłeś radio. Nie będzie działało. O. Nie, no działa chyba. Nie, zostaw moje radio! Zabrał. Na samym końcu radio weźmiemy, choć teraz po dynie może.
No, w sumie to nie jest głupi pomysł. I musimy sprawdzić jeszcze, żeby on założył okulary przeciwsłoneczne. A to nie był kapelusz? Zobacz. Kapelusz przeciwsłoneczny. Dobra. Czyli coś trzeba zrobić, żeby mu zabrać ten jego kapelusz, ale nie mam pojęcia co, szczerze mówiąc. Oho, dynia, nie podoba mu się, że mam dynię, Admiros. A ja mam termos jego. Szybko, szybko. Czy potrzebujemy termosu? Na, zajmij go tam, zajmij go, dobrze, dobrze. Ja się zajmę termosem. Zostaw dynię, kurde. Ej, okay. Zostaw termos! No tak. Wynocha! Bardzo mi się nie podoba. Dobrze, gęgaj. Staram się. Kurde. Ej, chłopie, tu jestem. Chłopie, może klucze mu zabiorę. Wiesz co? Tak, klucze. Dobrze, dawaj dobrze, dynię. Dobrze. Szybko. O nie, dynia wpadła do pody. No nie! Lotar, ratuj dynię. Okay, zabrałem mu klucze jeszcze raz. Mam. I musisz pobiec w moją stronę, bo... Tak. Chodź. O, chyba się wkurzył. Tak, jest bardzo wkurzony. Tu jestem, patrz, tutaj. Dobra, położyłeś? Okej. Okay. Może wróci teraz. Nie, mi się nie podoba dynia. Zagęgajmy go. To zabiorę mu klucze i uciekamy na drugą część mapy. Dobra. Czekaj, no. Ciężko będzie. No, zabrać mu te klucze. Co jest grane? Wkurzył się chłop. No. Zagęgajmy go, ile się da. Nie, on po dynie idzie. Dobra, ja bym... Dobra, to wróćmy się, na spokojnie. Uh-huh. A te radio też mieliśmy... On po wszystko wraca. Tak, więc musimy... Ty, a jakbym rzucił je do wody? Ale to on wchodzi do wody. Na razie zostawmy to tak, jak jest. Mm-hmm. I musimy dynie... Coś jeszcze tam było do wzięcia. Dżem. Coś jest? Podnieś to. Co to jest? Co? A marchewka zagubiona. Dżem. O, jest, widzę dżem. Odkręćmy... Trzeba mu robić psikusy i on wtedy będzie zajęty. Dobra, ale dżem musimy mu zabrać, to jest ważne. No, ten dżem jest tutaj. Okej. Ale możesz zabierać dżem. Tak. No spokojnie. Dobra, jak będziesz... Co ty robisz w ogóle z nim? Dobra, już. Dobra. A nie mogę, bo musisz kamerą przyjść do mnie. Tak, właśnie dlatego biegnę. Dobra. Tup. Mam nadzieję, że on tutaj nie przyjdzie. A coraz więcej mamy rzeczy. No, dynię nam zabrał. Będziemy musieli jeszcze wrócić. Radio i dynię i kanapkę. Widzisz, całą kanapkę trzeba. Tak, bo... Bo dzielimy się, bo to jest tylko pół, to ty zjesz tylko, a ja nie zjem. Dobra. Już, radio. Już naprawiłem to. Ops. Okej. Okay. A patrz, ono teraz nie gra, bo było w wodzie. No to mamy popsute radio. Teraz... Ale działa, a my nam wystarczy. To jest tylko dynia. Potrzebna nam dynia. Dobra, to musimy Admiros... Dynia. Misja dynia. O nie. Zabiorę mu klucze. Ja idę, on idę worek po dynię. Chce. On patrz, układa worek. Ja się nim zajmę. Idź po dynię, ja się nim zajmę. Tak. Joink. Już. O, dobrze. Woda skręcona jest. I z tym workiem uciekaj. Worek. Nie. Oddawaj. Wyrwał mi. Zostaw go! Patrz, jak na te dynie się uwziął, chłop! Zostaw tą dynię! O, jest! Rzucił! Gęgaj na niego! No, gęgam! Ooo! No, zostaw mu moją dynię! Kładź! Jest! Mamy piknik! Mamy to! Ukończone! Pięknie! I teraz czapka! Czapka! No, nowa pozycja! Spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk! Nie ma, nasz ogród! Teraz ten przejęliśmy! Peace was never an option! Kapelusz, Admiros! Jest, ale nie wiem... Czekaj, może musimy sobie coś podstawić? A może, tylko nie wiem, czy będziemy w ogóle mogli wejść na to. Czekaj, kapelusz młotek. Mam młotek. Aha, jest! Dobra, pomóc ci? Dobra, ale wiesz co, wydaje mi się, że... Nie, gęsi nie umieją skakać, no nie właśnie... są takie mądre. Nie. Czekaj! Admiros, zobacz, gdzie jestem. Co ty robisz? Nie wolno tak. Okej. Jest. Pachelka. Masz kapelusz. To jest oszustwo, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tak chyba nie powinno być. Wiesz co, no właśnie nie wiem, wydaje mi się, że chyba tak. Tylko... O. Tylko, że właśnie. Go? No właśnie. Nie, on go nie założy. Musimy mu zabrać stary kapelusz. No ale ciężko będzie mu zabrać stary kapelusz. Trzeba sprawić, aby było słońce jakoś. A jak sprawić, żeby było słońce? Nie wiem, musimy zrobić, żeby było gorąco. Tylko coś trzeba zrobić, żeby on poczuł, że jest gorąco, tylko nie wiem co. Rozpalić ognisko i go po prostu wrzucić do ogniska, to wtedy założy kapelusz. Ej, kwiatka mu zjem. No nie, no... On będzie musiał go wkopać z powrotem. No tak, ale to młotka nie użyje.
ale tej szpachelki użyje i się zmęczy i powie, że gorąco, bo słońce. No może... Nie wiem, to jakaś logika jest chyba. O, jest, ma młotek, Admiros. A nie, tak? Czekaj. Tak. Poczekaj. Zakaz gęsi. Tak, i on będzie, chwila, on będzie to wbijał młotkiem. Na razie go nie denerwujmy. Gęgnijmy tak, mu. Tak. I jeszcze nie... Teraz. A? Nie, za szybko. No to jest głupie, to nie może zadziałać. I... Jest, dobra. Zadziałało. Dobra, mega nie wierzę w to. O. Okej. Okay. A bo on nam otworzył nowy obszar, ale mamy tu jeszcze misję z tym kapeluszem. A no właśnie, tylko jak sprawić, żeby on założył kapelusz? Nie ma, to gęsi... No, trzeba coś zrobić. Dobra, ja mam ten kapelusz. Chodź, weź ten. O, jest. Uciekam. Tego kapelusza. Weź sobie ten kapelusz. To jest najlepszy kapelusz, zaufaj mi. Dobra, jest. Wiem, co mu zrobię, wiem. Uciekam. Gdzie? Zawołaj go, zakrzycz go jakoś. Można biec i krzyczeć. Nie, bo mi zabierze. O, jest. Założył. Dobra. Założył? Teraz mamy to. Jak ty to zrobiłeś? Po prostu, no, trzeba było, jedna osoba musiała uciekać z tym, a druga musiała go zmusić. Okej, okay, dobra. Czyli go zmusiliśmy do założenia kapelusza, dobra. Naprawdę, ciężko. Dobra, chodźmy na drugą strefę, zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Dawaj, lecimy na miasto. No, musimy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Tu już nie będzie łatwo, uwierz mi. Halo? Oj. Butelka. Moja. A mamy nowe misje, czekaj, zobaczę. Tak. Awesome. Połam miotłę, zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Spraw, aby chłopiec założył nie swoje okulary. Spraw, aby ktoś odkupił twoje rzeczy. Wystąp w telewizji, idź na zakupy. Okej. Okay. A tu mamy wszystkie? Przynieś i połóż na koc piknikowy. A dobra, mamy wszystkie. No, wszystko mamy. Tak. No, dobra. I tutaj było sterowanie. Dobra, no to zaczynamy. Okej. Okay. Wystąp w telewizji. No spróbujmy wejść. Dobra, spróbujemy wystąpić w telewizji może. Tylko musimy najpierw sobie nie, dobra, czy to jest telewizja tutaj? Może to jest... O! Ile to jest ludzi? No, to bo to miasto jest. Trzeba zakomunikować, że my jest tutaj chłopiec. Jesteśmy. Jest chłopiec. I co z tym chłopcem mamy zrobić? Zrobić, żeby założył nie swoje okulary. Elo! Okay. Czyli najpierw musimy mu zabrać okulary. Tak. Uciekaj. Teraz. Dobra, czyli on lubi samolocik. Zagęgam go. Pa jak się boi. Jesteśmy źli. Dawaj go do wódki. Dawaj. Dobra, pierwsze zadanie. O. Czekaj, Admiros, musimy wejść do środka. Wszedłem. Też jestem. O, i... Guzik. Nie, my musimy guzik włączyć, jak on będzie na zewnątrz. I wtedy on nie wejdzie, a my będziemy w telewizji. Nie, zobacz, jest. Jest? Włączyłem, no. Wystąpiłeś w telewizji. Nice. Byliśmy. A to jest ona tak swoją drogą. No. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Teraz musimy z okularami coś zrobić. Okulary. Nie mam pojęcia, gdzie mogą być okulary. A nie, zakupy mamy zrobić, patrz. I do koszyczka. Gościu, odejdź. Hej. To nasze terytorium. Czekaj, zobaczę zadania. Idź na zakupy, włóż do koszyka, szczoteczkę do zębów, szczotkę do włosów, puszkę z jedzeniem, środek czyszczący, owoce i warzywa. Czyli jednak papier toaletowy. No. Patrz, są oksy tutaj. O! Siema, chłopiec. Masz oksy. Nie, a trzeba mu zabrać. Tak, trzeba mu tamte zabrać. Aha. Ja robię zakupy, wiesz? Dobra, zrób sobie zakupy. A ja się tu zajmę tą panią. W ogóle w dwójkę się łatwo gra, powiem ci szczerze. Musisz jeszcze warzywa kupić. Czekaj, bo... To jak ona nas ze szczotą przegania, co jest? Patrz, Admiros, ja bym zabrał. Patrz, kłócę się z nią. Zepsułem jej. Ja nie spodziewała tego. Ja też się nie spodziewałem, że to tak zadziała. Dobra, dawaj. Teraz z kijem nas gania, zostaw nas. On nie chce nas puścić. Musimy te okulary ukraść. Czekaj, pójdę od drugiej strony. Czekaj. Dawaj tego selera. Czy to jest por? To pora łapiemy. Mam pora. Dobrze. Nie wiem, czy był potrzebny, ale zanoszę. Może zakupy będzie prościej zrobić. No w sumie, bo tutaj nikogo teraz nie ma. Szczoteczka do zębu. O, dobra, jest jednak. Jednak pani przyszła. No, jednak. A tam są puszki, dobra. A tam są, no. Ej, co mnie wyganiasz? Ej. Czekaj, bo zrobiłem małe zakupy. Ale nie to potrzebujemy. Potrzebujemy puszkę z jedzeniem, czyli tą puszkę chyba. A tam owoce i warzywa też musieliśmy chyba kupić? Nie wiem. Wróciłem. Zaliczyłem? Jest.
Czy rodek czyszczący i szczoteczka tak. do zębów? Łatwe, łatwe. Wiesz, jakby takie standardowe nasze zakupy. Codzienne. Codzienność. Środek czyszczący. Ja bym powiedział, to nie że to jest to. No dobra, to wrzucaj. Ty, zostaw tą piłkę młody. A radio? Bym zepsuł? Nie. Szczoteczka do zębów. Właśnie, czy widziałeś tutaj szczoteczkę do zębów? Nie. Nie widziałem. Chyba, że szczoteczka będzie w innym miejscu. Ale dlaczego miałaby być w sumie w innym? No nie, nie, raczej nie będzie w innym. Widzisz, on się nachyla po samolot, Admiros. Wiem. I może... Ja bym zabrał teraz te okulary. I zabierz on mu samolot. On dzwoni. Na policję. Nie! Wiem. To? Dajmy mu jakąś inną zabawkę. Tu były zabawki, może to właśnie o to chodzi. A są tutaj inne zabawki? Tak. Na przykład jest wyścigówka. Ej, 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 ej! Zgoniła mnie! Czekaj, dobra, okulary też chce ci zabrać. Tak, wszystko zabierają. Ja chcę tylko tu. Musimy szczoteczkę do zębów znaleźć. Dobra, dajmy mu wyścigówę. Myślisz, tup, że... Tup, 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 a jaka wyścigówa? Nie, ty nie! Ty! Nie! Może... Nie, on... Chaos, chaos, tworzymy chaos! Jej, on jest... Za chwilę, no krzywdę nam zrobią, jak tak dalej pójdzie. Dobra, dobra, on dzwoni. Dobra, no niech już se weźmie te okulary. Mam pomysł. Jaki? Dajmy, bo tu jest misja, zobacz. Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. Weźmy jego samolot, zanieśmy na półkę, tam gdzie kupują rzeczy. Okej. I on będzie musiał odkupić ten swój samolot. Chyba o to chodzi. Tak, tak, tak mi się tak, wydaje. Tak. No i prawdopodobnie, czekaj, musimy go najpierw wypuścić. No dobra, to musimy... No, odpuśćmy, odejść. Odpuśćmy. Tak, tak, jesteśmy grzecznymi gęsiami, spokojnie. Tak, tylko... O, czekamy. Sniki. Czekają dwie gęsi. Dwa NPC. Do... No poczekaj. Pyk. Dobra. Dawaj, i zanieś tam do rzeczy tych. No nie, no. O dobra, ty musisz, przejmujesz. Ona to położy może, poczekaj. Może ona weźmie. Na pewno. Tak, weźmie to i położy. Patrz, 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 odpuśćmy jej. Czekaj. Ej, ja jej pomogę, proszę bardzo. Ona cię wygoni. No, wygoni, wygoni. Dobra, i zobaczymy, co teraz. O, samolot. I odłoży go na półkę, bo pomyśli, że to jest na sprzedaż. O, o. Tak, tak, tak. Tak. Nice. Jest, i teraz młody. Czekaj, a może teraz musimy tą misję z okularami jakoś zrobić? Gdzie on jest? Nie wiem, pewnie płacze. Co? Widziałem to. No, on... Okej, mu okulary wypadły. Dobra, tak, czyli... Po prostu? Chyba mu spadły jakoś te okulary. Może nie, nie wydaje mi się. O. Aha. Patrz, 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 poczekaj, on patrzy po samolocie. Dobra, dobra, nie dobra. Ma samolotu, przykro o, mi. O, nie ma. Będziesz musiał go odkupić. No i co teraz? I czekaj, a czy nie można mu teraz zabrać okularów, jak on tak się nachyla? Nie, nie. A może? Spróbuj. Tak. Tak, dobrze. Dobra. I... Admiros, lecisz po okulary. Dobra, dobra, misja okulary, misja okulary. Gdzie były okulary? Gdzie były? A tam były, dobra, no, dobra. Idę do ciebie. Jest. Masz czerwone. Dobra, spokojnie. Patrz, jaką jestem dobrą gęsią. Proszę, to dla ciebie. Rzuć mu, rzuć mu. Jest. O. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Okej, założył. Okej. Ale gdzie jest szczoteczka do zębów? To mnie bardzo zastanawia. Nie mam pojęcia. Bo to jest chwila. Sprawdzę. Idź... O kurde. Sprawdzę, że ktoś odkupił swoje rzeczy. I teraz on pójdzie po ten samolot? I odkupi go? No właśnie, nie, bo on cały czas... Patrz, ona idzie z samochodzikiem? Nie rozumiem tego. Odkupił swoje rzeczy. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź mu przyniesiemy z tej budki, bo tam to leży wciąż, zabawkę, której szuka. Ma teraz nie swoje okulary, więc jest ślepy. No więc tak. Jak zaniesiemy mu samochodzik, to pomyśli, że to jego masz. Proszę, weź... Ej, halo, halo, weź samochodzik. Patrz, patrz, patrz. O! O! Nie. A może on nie chce samochodzika? A on chciał... O, ona szuka samochodzika. Dziwne.